Kochani, ja miałem w życiu to szczęście, że moje dzieciństwo spędziłem u mojej babci na wsi. Może nie całe, ale przyjeżdżałem do babci na wakacje. Babcia w niewielkiej miejscowości, raczej w dużej wiosce, ponieważ jeszcze wtedy ta miejscowość nie miała praw miasta, tylko wioski, prowadziła sklepik spożywczy. I w tym sklepiku spożywczym było mydło i powidło. I ja wpadałem nieraz do babci, do tego sklepiku, między śniadaniem a obiadkiem i mogłem wziąć, co dusza zabraknie do jedzenia. Mogłem wziąć, babcia mi nic nie żałowała, ale bardzo często mówiła, zostaw, to nie jest do jedzenia, to jest dla klientów. Moja babcia dobrze wiedziała, co jest do jedzenia, a co jest na sprzedaż. I ja od najmłodszych lat uczyłem się, że jak coś znajduje się w sklepie spożywczym, to może być dla klientów na sprzedaż albo może być do jedzenia. Były też jadalne rzeczy w tym sklepie. I moja babcia bardzo często, kochając wnusia nad życie, dawała mi to, co było jadalne. To znaczy, dostawałem bułeczkę z dżemikiem od babci. Tak, babcia uważała, że to jest jadalne. Natomiast babcia nie dawała mi kajzerek z powidłami, bo powidła były na sprzedaż. Kochani, ja od najmłodszych lat nauczyłem się świętej prawdy, że jak przychodziły święta, to babcia przystrajała sklepik, w sklepiku włączała adapter i słychać było kolędy na całą ulicę. Ludzie przychodzili i robili szczególnie duże zakupy na święta. Kochani, w sklepiku było prawie jak w kościele, cudownie, i kolędy, i pachniało pieczywem. Ja byłem zachwycony i inni też. Kochani, za każdym razem, gdy idę do sklepu przed świętami, ogromnej sieci handlowej, nie powiem której, to tam jest jak u mojej babci w sklepiku. Przed świętami są kolędy, pachnie chlebem pieczonym świeżo. Ten zapach jest z aerozolu, ale za to pachnie świeżo. I chodzę po tym sklepiku i tak wspominam te moje czasy dzieciństwa i wiem, że to, co było w sklepiku w większości, to było na sprzedaż. Kochani, niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło i ja chodzę do tego sklepu jak do kościoła posłuchać kolęd. Ale nie po to, żeby zrobić inne zakupy niż ocet i papier toaletowy.